Cześć, witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj stworzymy razem slime, elastyczną masę jak plastelinę z kleju Elmer's. Potrzebny będzie klej typu Elmer's, barwnik spożywczy opcjonalnie, ja wybrałam zielony, żeby masa powstała w kolorze zielonym, opiłki żelaza, bo chcemy stworzyć slime magnetyczny, mamy też magnes do przetestowania, mieszadełko, szklankę, boraks, czyli 4-boran sodu. Najpierw weźmiemy sobie odrobinę boraksu i rozmieszamy go z wodą. Zostawimy go tutaj w tej wodzie, żeby dobrze się rozpuścił. W międzyczasie przygotujemy mieszankę z kleju. Odkręcamy pojemnik z klejem i cały wlewamy do miski lub jakiegoś innego, większego naczynia, w którym łatwo będzie go rozmieszać. Klej musimy wymieszać z wodą. Napełnię opakowanie po kleju czystą wodą. Mieszamy wszystko, żeby powstała jednolita masa. Teraz, żeby efekt był bardziej wesoły i bardziej widoczny, dolewamy barwnika spożywczego w kolorze zielonym. I znowu wszystko mieszamy, aż cała nasza masa będzie zielona. Wsypujemy opiłki żelaza do naszej masy z klejem. Wszystko szybciutko mieszamy. I dolewamy wody z boraksem. W zależności od tego, ile dodamy boraksu, taką konsystencję osiągnie nasza masa. Jeżeli chcemy, żeby była bardziej zbita jak plastelina, dolewamy więcej. Jeżeli chcemy, żeby powstał taki slime, musimy dodać jej trochę mniej. Nasz slime jest naprawdę chłodny i troszeczkę obrzydliwy w dotyku. Super zabawa! Masa robi się tak elastyczna, że wygląda jak taka galareta. Teraz spróbujemy zaobserwować, jak nasz slime zareaguje na magnes. Jak widzicie, masa przyciąga siebie do magnesu. Zaobserwujmy teraz, co stanie się z magnesem, jak go masa momentalnie pochłania.
Slime'em możecie bawić się nawet dość długo, dopóki nie odparuje z niego cała woda. Żeby zachować jego świeżość, możecie przechowywać go w woreczku foliowym. Jeżeli podoba Wam się nasz magnetyczny slime i chcielibyście zobaczyć inne podobne sztuczki, zaglądajcie na kanał kochamzabawki.pl.